Cześć, tu Karolina. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale w inspiracjach czerwca. Czerwca, czujecie to? Minęło pół roku 2020, oficjalnie najdziwniejszego roku w historii przynajmniej mojego życia. No a ja, tak jak co miesiąc, zebrałam dla Was, to oczywiście moja ściąga, inspiracje. I za każdym razem chyba to powtarzam, ale ja po prostu uwielbiam tę serię. Ona jest dla mnie nieśmiertelna, ona jest dla mnie ponadczasowa i tak się cieszę, że chociaż raz w miesiącu mogę zebrać takie moje perełki i ta lista się co miesiąc wydłuża, a ja nadal mam takie poczucie, że coś pominęłam. Wiecie? No dobrze, nieważne. Przechodzimy do pierwszej kategorii, u mnie niezmiennie. Na początku jest uroda, tak jak słyszeliście może już u mnie ostatnio, przez te ostatnie miesiące bardzo się wkręciłam w tematy pielęgnacyjne. Ale dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o moim przełomowym odkryciu, które miało miejsce pod koniec maja, ale liczę to jako inspirację czerwca i myślę, że to już będzie inspiracja na wieki. A mianowicie zabieg nitkowania brwi. To jest coś, do czego zainspirowała mnie moja mama, która już od 2 lat chodzi na coś takiego. Ja zawsze sobie regulowałam brwi po prostu pensetą, ale no nie było to, powiedziałabym, idealne. I poszłam na nitkowanie i powiem Wam, że efekt jest wspaniały. Jestem zachwycona, nie boli to jakoś szczególnie. Polega to na tym, że nie wiem w jaki magiczny sposób, ale kosmetyczka nitką wyrywa nam włosy z okolic brwi i one są wykręcane w taki sposób, że one odrastają bardzo słabe, odrastają bardzo powoli, czasami nie odrastają w ogóle. Jest to ponoć znacznie lepsze niż jakakolwiek pielęgnacja, depilacja typu penseta, czy też wosk, cukier itd., itd. Zakładam, że nikt brwi nie goli. W każdym razie polecam Wam naprawdę serdecznie. Ja też tutaj bardziej takie TMI, robiłam sobie okolice ust tak zwanego wąsika i naprawdę polecam. Ale uprzedzam, że po zabiegu, po kilku dniach wyszły mi krostki między brwiami, bo to była jakby, to była podrażniona skóra, która wcześniej czegoś takiego nie doświadczyła, ale polecam, to się powinno robić raz w miesiącu mniej więcej. No i to jest ekstra, naprawdę, naprawdę. W każdym razie w kontekście brwi od razu przejdę do produktu, który zaczęłam stosować, bo w ogóle kosmetyczka powiedziała, że stosowanie takiej pasty niekoniecznie może być takie dobre, bo to nam bardzo zalepia skórę i przez to może być trudno zmyć nam ten produkt, czasami go wcale nie zmywamy. I zaczęłam używać kredki z Gosha, wegański skład, bardzo Wam polecam, drogeryjna sprawa. I na sam koniec tej urodowej kategorii mam coś też właśnie z działu kolorówki, czyli make-upowego, z make-upowego działu. Mam 2 produkty, słuchajcie, tak mi jest trudno znaleźć, było mi trudno znaleźć fajne podkłady czy BB creamy, które by odpowiadały moim wymaganiom. Też wiadomo, myślę, że każda z nas, która się maluje, ma jakieś swoje przyzwyczajenia, ma swoje konsystencje, które jej odpowiadają, czy też nie tyle konsystencje, co rodzaje krycia itd., itd. Ja miałam taki swój podkład, który kochałam jako młoda dziewczynka, nie, wtedy się nie malowałam, jako nastolatka i to był podkład z Rimmela chyba. Na pewno go znacie, nie pamiętam jak on się nazywał. Nieważne, match, coś tam match, true match, nie wiem. W każdym razie znalazłam 2 podkładowe odkrycia. Pierwszy, jeżeli chcemy wyglądać nieco bardziej, w ogóle leci tutaj samolot, nie wiem co słuchać. Jeżeli chcecie nieco bardziej kryjący look, to nie jest bardzo kryjący podkład, ale jest wspaniały, wszystko w nim jest wspaniałe. Jest to nowy podkład z Recibo w szkle, coś cudownego. Podlinkuję Wam w ogóle wszystkie rzeczy, o których mówię. Naprawdę 10 na 10, pod każdym względem. Mam go na sobie, przysięgam, nałożyłam go po prostu tak jak krem i wygląda, mam nadzieję, że ok. I drugi produkt to jest BB Cream z Bare Minerals, czyli tutaj mamy produkt mineralne, też oczywiście wszystkie te rzeczy są wegańskie, cruelty free i tak dalej, jak najbardziej naturalne. I ten BB cream to jest taka dla mnie opcja, kiedy prawie się nie chcę malować, już w ogóle nie mówiąc o jakichś rzęsach, ustach, tylko chcę tak delikatnie sobie wyrównać koloryt i on ma jakiś dobry filtr, z tego co pamiętam, chociaż wydaje mi się, że ten z Recibo też ma minimalny filtr. Generalnie na takie lżejsze krycia coś niesamowitego, w ogóle on się sam rozprowadza. To jest dla mnie jakiś fenomen, także naprawdę bardzo Wam
polecam. Jeśli chodzi o modowe klimaty, to mogliście na Instagramie zobaczyć dwie rzeczy, które się pojawiły u mnie i naprawdę jestem nimi zachwycona i nie wiem, co się dzieje, że te samoloty tak latają, bo z tego co wiem, to ruch powietrzny jest nieco ograniczony w dzisiejszych czasach, także nie wiem, dlaczego akurat ktoś tutaj sobie krąży nad moim mieszkaniem, może ja poczekam. Wracając, to pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest taki przepiękny, łososiowo-pomarańczowy set z Nago. Nago to jest polska marka, etyczna marka, wspaniała marka. Oni szyją w większości z bawełny organicznej i to jest zestaw z bawełny organicznej, czyli teraz takie bardzo modne kolarskie szorciki i do tego jest top, no i ten zestaw razem jest po prostu przepiękny. Ja w nim chodziłam po mieście, ja w nim byłam na zajęciach jogi, jest mega wygodny, w ogóle nigdzie nic nie odstaje, wszystko pięknie przylega, polecam Wam naprawdę całym sercem. I druga rzecz to jest bluzka też z polskiej marki, która się nazywa Sontrawa i to jest po prostu taki cukierek, ta bluzeczka. Ona jest gorsetowa i ma takie bufiaste rękawy, które sobie można założyć właśnie tak jak na zdjęciu, które Wam pokazuję, pokażę. Oraz ma też, można też ją nosić tak totalnie z otwartymi ramionami. Także takie polecajki modowe, jeżeli szukacie czegoś konkretnego. I tutaj muszę dodać, że ja nie promuję konsumpcyjnego podejścia do mody, więc kupujcie te rzeczy tylko, jeżeli naprawdę czujecie, że jest taka potrzeba, macie jakąś okazję i musicie uzupełnić swoją garderobę. Także nie popadajmy też w taki etyczny konsumpcjonizm modowy. Taka moja mała przesłanka. Mam kilka fajnych inspiracji, słuchajcie, takich serialowych. Kilka, dwie w zasadzie. Pierwsza z nich to jest serial Rotten na Netflixie i chciałam Wam polecić szczególnie jeden odcinek. Jest to odcinek o awokado. W ogóle jest to seria, która obnaża różne skandale w przemyśle spożywczym. Ja przypadkiem zupełnie zaczęłam oglądać ją od drugiego sezonu, ale bardzo się cieszę, bo właśnie chciałam obejrzeć awokado. W pierwszym sezonie, z tego co widziałam, jest nieco więcej o przemyśle związanych ze zwierzętami, z mięsem, z nabiałem. Więc jeżeli macie ochotę zgłębić ten temat, zapraszam. Ja chyba nie zgłębię, bo jakby jestem dosyć świadoma w tym temacie i też podjęłam kroki związane z niewspieraniem tego przemysłu. Natomiast awokado to był temat, który mnie nurtował od dłuższego czasu. Z wielu stron słyszałam, że jest to nieetyczny owoc. I powiem Wam szczerze, zupełnie, że ja to bardzo wypierałam. Nie chciałam trochę poznać prawdy, bo wiedziałam, że prawdopodobnie jak to obejrzę, to bardzo zmienię swoje podejście do jedzenia awokado. A raczej będę musiała z niego zrezygnować, a bardzo je lubię. I to było trochę tak jak moje przejście na weganizm te 5 lat temu, że ja wiedziałam, że jak obejrzę te dokumenty, to już nie będzie drogi wstecz. Także czekałam na odpowiedni moment i ten moment nastał w czerwcu. Obejrzałam ten odcinek o awokado i bardzo Wam go polecam. Nie chcę spoilerować, chociaż no po prostu wydobycie awokado jest bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjnym tematem, jeśli chodzi o przede wszystkim prawa człowieka. Jest to produkt, który jest związany z ogromnym wyzyskiem i niesprawiedliwością. Z drugiej strony, pokażcie mi dziedzinę gospodarki, która nie ma w sobie jakiejś niesprawiedliwości, więc wiecie, każdy medal ma dwie strony i każda sytuacja jest w sumie podobna w kapitalistycznym XXI wieku. Ale ja na pewno po tym zdecydowałam, że nie będę kupowała awokado. Jeżeli jestem w restauracji czy w gościach, to zjem. Ale nigdy z wyboru go nie zakupię, nie wybiorę z wyboru. Elokwencja roku. Słuchajcie, drugi serial na Netflixie, który Wam chciałam polecić, to jest taki mini serial dokumentalny o Billu Gatesie. Ja o Billu Gatesie nie wiedziałam zbyt wiele, oprócz tego, że ostatnio jego nazwisko często się pojawiało w kontekście różnych teorii konspiracyjnych. Nie wiem, nie mam zdania. Natomiast obejrzałam ten serial, ponieważ fascynują mnie historie ludzi, którzy osiągnęli tak wielki sukces i byłam po prostu ciekawa, cóż ten serial ma do przekazania i jest to bardzo ciekawy trzyodcinkowy serial, który oczywiście w tle ma jego historię życia i historię jego kariery, ale każdy odcinek skupia się na innym problemie, który on stara się rozwiązać. Jest to jeden z najbogatszych ludzi na świecie, o ile nie najbogatszy. Polecam Siły Zbrojne, które lecą na pewno cały czas. Znaczy nie polecam, tylko pozdrawiam. W każdym razie ten człowiek po odejściu z Microsoftu w 2008 postanowił oddać się próbie pomocy innym, ratowaniu ludzi, ratowaniu świata
i każdy z tych odcinków mówi o innym problemie, który on się stara rozwiązać. Także bardzo inspirujące, bardzo ciekawe, bardzo dające do myślenia pod kątem tego, jak najbogatszy człowiek na świecie niewiele mimo wszystko może zrobić i jednocześnie jak bardzo znaczy mi było miło patrzeć na to, że on mógłby, wiecie, siedzieć i pachnieć, mówiąc kolokwialnie, a tak bardzo stara się zmienić ten świat. Także polecam całym sercem i w klimacie tym poniekąd polecam Wam też film sprzed kilku już ładnych lat, który ja ostatnio obejrzałam ponownie, idąc trochę za ciosem tego Billa Gatesa. Jest to film The Social Network, czyli film o założycielu Facebooka, Marku Zuckerbergu. W ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiecie, znaczy może wiecie, jak oglądaliście moje vlogi ze Stanów. Byłam w siedzibie Facebooka w Palo Alto, w Dolinie Krzemowej. I powiem Wam, że naprawdę niewiele wiedziałam o tej historii. W ogóle zapomniałam zupełnie, że oglądałam ten film. Gra tam Armie Hammer, którego też bardzo lubię. No i polecam po prostu świetny film i też myślę dający do myślenia i wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób powstał Facebook, także Wam serdecznie Was zachęcam. O. Powiem tak, no nie mogłoby się obyć bez tego, żeby tutaj do inspiracji trafił Nowy Codziennik. Jestem z niego taka dumna. Nowy Codziennik, słuchajcie, to jest produkt, owoc dziecko mojej i Małgosi Majewskiej Tomasiek, mojej przyjaciółki, psychoterapeutki, który wyszedł po raz pierwszy rok temu, teraz w odświeżonej wersji e-bookowej. Jest to, tak jak mówię, książka elektroniczna, która przez cały rok codziennie zadaje Wam inne pytanie. Pytanie z psychologii, też z coachingu, z psychoterapii. Generalnie przygoda z dziennikiem i odpowiadanie na jego pytania mają na celu Wasze samopoznanie, Wasz samorozwój. Wszystko jest podzielone na rozdziały. Mówicie o emocjach, o relacjach, o swojej przyszłości, o swoim zdrowiu. Każde pytanie poniekąd przygotowuje Was do następnego, także one są ułożone w nieprzypadkowy sposób. Codziennie piszecie datę, czytacie sobie Wasze pytanie i macie, ja tak Wam polecam go robić, czyli przeczytać pytanie i przez cały dzień sobie z tym pytaniem chodzić, po to, żeby móc na nie odpowiedzieć wieczorem. Najlepiej ręcznie, w Waszym zeszycie albo na iPadzie, po prostu chodzi o to, że pisanie palcem jest naprawdę terapeutyczne. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Codziennik jest dostępny na mojej stronie za 77,77 i stworzyła go z nami Agata Kość, cudowna graficzka. Cały ten codziennik jest, ten nowy codziennik jest w ogóle jakby okraszony pięknymi ilustracjami, jest on interaktywny, zawiera spis treści, możecie sobie przeskakiwać do odpowiedniego pytania, także zawiera hiperłącza, jest mega wygodny, no i moim zdaniem jest jeszcze przy okazji przepiękny, także zajrzyjcie sobie do opisu, tam Wam linkuję sklep codziennikowy i coś Wam jeszcze chciałam dodać, chyba chciałam dodać, że codziennik w wersji fizycznej, ten pierwszy sprzed roku, zostało nam ostatnie, nie wiem, z 20 sztuk, jest jeszcze dostępny, także zajrzyjcie sobie, jeżeli chcecie go kupić. Przedostatni mój ulubieniec to jest, moi drodzy, test Gallupa. Nie wiem, czy ktoś z Was o nim słyszał, chociaż dosyć było o nim głośno ostatnimi czasy. Jest to test talentów i mocnych stron. Ja nie jestem ekspertką z tej dziedziny, więc nie chcę Wam tutaj robić wykładu, polecam sobie o nim poczytać. Jest to test, który kupiła mi Justyna Owsiana. Bardzo chciała, żebym go zrobiła. I jest to test, który weryfikuje, jakie mamy wrodzone mocne strony. Mamy je na całe życie, także nie ma znaczenia, czy zrobimy je teraz, czy za 10 lat. To są nasze mocne strony. Ogólnie jest taka baza 34 talentów, żaden nie jest lepszy, żaden nie jest gorszy, ale każdy z nas ma w sobie jakąś konstytucję tych talentów, od tego najsilniejszego do tego najsłabszego. I to od nas zależy, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, i czy umiemy te talenty wykorzystać, czy na przykład nie wiemy, że to jest naszą mocną stroną i przez to działamy sobie na przekór. I to, jakie talenty mamy na którym miejscu, też sprawia, że nasza osobowość, nasze zachowanie jest takie, a nie inne. To jest wszystko pięknie naukowo wytłumaczone. Jest to owoc wieloletnich badań, także poczytajcie sobie o tym. Dla mnie to było super ciekawe. Też skorzystałam z usługi omówienia tych talentów z panią, która zajmuje się tym profesjonalnie. I ja po prostu dzięki tej analizie naprawdę lepiej zrozumiałam siebie. To ja po prostu nie wiem. To było tak dla mnie otwierające oczy, tak oświecające wręcz,
to, że zrozumiałam, że o, to ja działam w taki i taki sposób, to dlatego nie czuję się dobrze w takim środowisku, to dlatego reaguję lub sprawia takie wrażenie. Bardzo ciekawa sprawa, jeżeli Was to interesuje, dajcie znać, jeżeli macie ochotę na podcast o tym, też dajcie mi znać, bo to jest oczywiście trochę większa inwestycja, więc zakładam, że wiele osób może się wahać przed zakupem takiego testu, ale ja Wam serdecznie, serdecznie polecam. Zostawiam Wam informację o teście Gallupa, no i czekam na Wasze komentarze, czy mielibyście ochotę o tym posłuchać. I na sam koniec, moi drodzy, chcę tylko powiedzieć, że miałam przyjemność na weekend z Bożym Ciałem wyjechać nad morze z moją mamą, co widzieliście w jednym z vlogów. I chcę powiedzieć, że moim ulubieńcem totalnym jest Gdańsk. Uważam, że jeżeli myślicie o jakimś mieście europejskim do odwiedzenia, może obawiacie się wyjazdu za granicę, może wyjazd za granicę jest niemożliwy lub będzie niemożliwy, naprawdę pojedźcie do Gdańska, bo ja byłam w Gdańsku 2 razy, ale nie wiem, nigdy nie zrobił na mnie takiego wrażenia. Też dużo chyba inwestycji było nowych ostatnimi czasy, pogoda była wspaniała. Gdańsk naprawdę powalił mnie na kolana, mają tam też świetne wegańskie jedzenie, muszę tam wrócić i potestować tego jedzenia. Jest przepięknie, jest wielkomiejsko, zabudowa jest po prostu zapierająca dych w piersiach, także Gdańsk naprawdę zrobił na mnie ogromne, ogromne, ogromne wrażenie, także tak jak powiedziałam, serdecznie Wam polecam. I tutaj, moi drodzy, kończą się moi ulubieńcy. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie. Czekam oczywiście na Wasze inspiracje w komentarzach. I my się widzimy już za tydzień. O ile się nie mylę, to tym razem w końcu będzie food vlog, trochę taki eksperymentalny. Oczywiście w poniedziałki zapraszam Was do podcastu. Ja już jestem przegrzana, powiem Wam szczerze, bo ta sukienka jest sztuczna, mam zamknięte okna, a jest dzisiaj 30 stopni, także ja lecę. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Pa!